Włóż liście laurowe na papier, odmieni to twoje życie weź garść liści laurowych. Ten produkt ma same dobre właściwości. Do blendera wrzuć pokruszone liście. Następnie dodaj około dwie łyżki goździków. Goździki mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, a także posiadają intensywny zapach. Do blendera wsyp jeszcze jedną łyżkę suszonej lawendy. Następnie zmiel całość na proszek. Przełóż mieszankę do miski bądź plastikowego, zamykanego opakowania. Weź kilka listków papieru toaletowego. Nałóż małą łyżkę mieszanki na każdy listek. Następnie zwiń papier tak, aby powstały małe paczuszki. Zwiąż końcówki gumką, recepturką lub sznurkiem. Takie paczuszki to zbawienie, jeśli masz w swoim domu robactwo. Unikniesz komarów lub innych insektów. Dodatkowo lawenda zapewni przyjemny zapach w całym domu. Pozostaw te małe paczuszki w łazience i w szafie z ubraniami. Ochronią twoje ubrania przed molami. Po kilku dniach wymień paczuszki na nowe, aby zapewnić ciągłą ochronę. Włóż liście laurowe do pralki. Ten trik oszczędzi ci masę nerwów. Liście laurowe są popularnym składnikiem w kuchni, ale mają też zastosowanie w praniu. Mogą skutecznie pomóc w usunięciu plam gdy wrzucasz do pralki ubrania w różnych kolorach, niektóre mogą farbować. Czy musisz wtedy wyrzucić zafarbowane ubrania? Absolutnie nie. Prosty trik z liśćmi laurowymi uratuje twoją odzież. Potrzebujesz tylko kilku liści laurowych, umieść je w woreczku do prania bielizny i wrzuć do pralki z zafarbowanymi ubraniami. Wybierz dowolny program i włącz pralkę. Problem z plamami powinien zniknąć. Jeśli plamy są intensywne, przygotuj wywar z liści laurowych. Zagotuj wodę z garścią liści laurowych. Po zagotowaniu odstaw do przestygnięcia. Zanurz pofarbowane ubrania w wywarze na 3 godziny. Następnie wyciśnij ubrania i upierz w pralce z detergentem. Wyjmij ubrania i ciesz się ich czystością. Włóż liście laurowe do pralki. Ten trik oszczędzi Ci masę nerwów. Liście laurowe są popularnym składnikiem w kuchni, ale mają też zastosowanie w praniu. Mogą skutecznie pomóc w usunięciu plam. Gdy wrzucasz do pralki ubrania w różnych kolorach, niektóre mogą farbować. Czy musisz wtedy wyrzucić zafarbowane ubrania? Absolutnie nie. Prosty trik z liśćmi laurowymi uratuje twoją odzież. Potrzebujesz tylko kilku liści laurowych, umieść je w woreczku do prania bielizny i wrzuć do pralki z zafarbowanymi ubraniami. Wybierz dowolny program i włącz pralkę. Problem z plamami powinien zniknąć. Jeśli plamy są intensywne, przygotuj wywar z liści laurowych. Zagotuj wodę z garścią liści laurowych. Po zagotowaniu odstaw do przestygnięcia. Zanurz pofarbowane ubrania w wywarze na 3 godziny. Następnie wyciśnij ubrania i upierz w pralce z detergentem. Wyjmij ubrania i ciesz się ich czystością. Wrzuć liście laurowe do szafki ze sztućcami – Pozbędziesz się karaluchów w kilka sekund. Włóż liście laurowe do skarpetki. Tak robiły nasze prababcie. Większość osób nie wie, że liście laurowe przydają się nie tylko podczas gotowania, jeśli zmagasz się z bólem stawów, stóp i kolan. Działa lepiej niż śmierdzące maści ze sklepu. Nasze babcie tak radziły sobie z bólami. Wystarczy odwinąć skarpetkę i włożyć do niej kilka liści laurowych. Następnie położyć się spać. Liście laurowe dzięki swoim rozgrzewającym właściwościom łagodzi bóle reumatyczne i artretyczne. Przynosi również ukojenie w przypadku bólów mięśniowych oraz przy zwichnięciach i skręceniach stawów. Jak to działa? W skarpetce powstaje wyższa temperatura przez kontakt ze skórą. Liście zaczynają wydobywać z siebie olejki eteryczne. Ten naturalny trik jest znany od pokoleń. Niestety nadal większość ludzi nie ma o nim pojęcia i niepotrzebnie wydaje fortunę na maści. Mało znany syrop na kaszel i odporność. Naturalna mikstura z liści, które każdy ma w domu. Dzięki niej każdy odetchnie pełną piersią. Olejki eteryczne w nim zawarte przyniosą ulgę w infekcji. To alternatywa do syropu z cebuli – którego zapachu i aromatu nie każdy lubi. Ten syrop robi się z trzech składników. Pierwszym są liście laurowe, które zawierają takie związki jak cinol i eugeon. Dzięki nim przyprawa ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Liście mają też właściwości przeciwzapalne, gdyż zawierają kamforę i linalol. Weź osiem liści laurowych. W garnku zagotuj 250 ml wody do gotującej się wody wrzuć liście laurowe zmniejsz moc kuchenki przykryj garnek pokrywką gotuj przez około 15 minut wywar z liści będzie bazą do syropu po gotowaniu odceć liście przez sitko ostudź wywar i dodaj 6 łyżek miodu wymieszaj aby miód się rozpuścił wyciśnij sok z jednej cytryny całość przelej do czystego słoiczka i zakręć Dorośli mogą zażywać trzy łyżki dziennie na pusty żołądek przed jedzeniem, dzieci trzy łyżeczki dziennie. Warto wspomnieć, że syrop działa też pomocniczo na dolegliwości żołądkowe, niestrawność i wzdęcia. Taki syrop jest tani i łatwy w przygotowaniu, ale bezcenny dla zdrowia. Włóż liść laurowy do cytryny. Zanim wyjaśnię ci tą interesującą kombinację, pokażę ci jeszcze jedną rzecz. Jeśli Twoje buty posiadają nieprzyjemny zapach od potu lub długiego użytkowania, liście laurowe mogą być prostym i najszybszym rozwiązaniem. Potrzebujesz tylko około trzech liści laurowych, umieść je w butach na noc. Liście laurowe mają silny aromat, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Teraz przejdziemy do triku, o którym wspomniałam na początku. Weź więc połówkę cytryny i wsadź do niej cztery liście laurowe. Ta kombinacja nie tylko odświeży twoje mieszkanie, ale także doskonale odstrasza komary i inne insekty. Zapach liści laurowych i cytryny nie jest przyjemny dla robactwa. Pozostaw kombinację w pobliżu miejsca, w którym siedzisz. Możesz także pozostawić cytrynę w liściach w pobliżu roślin, wtedy nie zostaną one zaatakowane przez niechciane insekty. Liście laurowe w połączeniu z cytryną tworzą naturalny, a przy tym bardzo skuteczny repelent. Wszyscy muszą włożyć ten liść do swoich butów. Powód jest bardzo ważny. Połączenie butów z liściem laurowym ma aż dwa świetne zastosowania. Sama niedawno się dowiedziałam i bardzo żałuję, że tak późno. Weź zwykłe liście laurowe. Po czym włóż je do swoich butów. Do każdego buta po jednym liściu. Najlepiej pozostaw go w nich na noc. Buty będą pięknie pachnieć. Dodatkowo liść laurowy idealnie wchłania pot. Jego zapach odstrasza także robactwo. Zrób tak z butami, które nosisz najczęściej, ale możesz też tak zrobić z butami, które nosisz rzadziej i są w szafie. Wtedy unikniesz nieprzyjemnych zapachów w szafie. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię związaną z liściem laurowym i butami, to jeśli będziesz trzymać liść w butach, to nad Twoją osobą zapanuje wyłącznie dobra energia. Spłynie na ciebie szczęście. Ten szybki i łatwy trik sprawi, że zwykła przyprawa z kuchni nabierze nowych funkcji. Włóż na dłonie liść laurowy. Tak robiły nasze prababcie. Większość osób nie wie, że liście laurowe przydają się nie tylko podczas gotowania. Jeśli zmagasz się z bólem stawów, dłoni i ramion, działa lepiej niż śmierdzące maści ze sklepu. Nasze babcie tak radziły sobie z bólami. Wystarczy zabrać rękawiczkę i włożyć do niej kilka liści laurowych. Następnie położyć się spać. Liście laurowe dzięki swoim rozgrzewającym właściwościom łagodzi bóle reumatyczne i artretyczne. Przynosi również ukojenie w przypadku bólów mięśniowych oraz przy zwichnięciach i skręceniach stawów. Jak to działa? W rękawiczce powstaje wyższa temperatura przez kontakt ze skórą. Liście zaczynają wydobywać z siebie olejki eteryczne. Ten naturalny trik jest znany od pokoleń. Niestety nadal większość ludzi nie ma o nim pojęcia. I niepotrzebnie wydaje fortunę na maści. Warto spróbować tej metody, zanim sięgniemy po chemiczne środki z apteki.